Przed nami zadanie, w którym chodzi o przekształcenie równania prostej z postaci kierunkowej do postaci ogólnej. No i jeszcze tutaj proszą nas, aby to równanie w postaci ogólnej miało tylko całkowite współczynniki bez wspólnego dzielnika, czyli żeby było w takiej możliwie najprostszej postaci. No dobrze, czyli tak. Postać kierunkowa to jest y równe mx plus b. M to jest współczynnik kierunkowy, b to jest punkt przecięcia z osią y, czyli nasze równanie tutaj jest takie y równe 5/6 x plus 5/26. Teraz przypomnę może postać ogólna. No postać ogólna to jest ax plus by równe c. To jest postać ogólna równania prostej, na przykład 12x plus 16y równe 28. No ale to nie jest to, o co nas proszą, dlatego że te trzy liczby 12, 16, 28 mają wspólny dzielnik, mianowicie każda z nich dzieli się przez 4. Wobec tego możemy podzielić przez 4 obie strony równania i dostać równanie w postaci uproszczonej 12 przez 4, 3x plus 4y równe 7. Znaczy to byłby przykład takiego równania w postaci ogólnej. No dobrze, przejdźmy teraz do naszego równania. Czyli co, może w pierwszym kroku pozbądźmy się tych ułamków tutaj, czyli pomnóżmy przez 26, powiedzmy, czyli pomnożymy sobie przez 26 obie strony tego równania. No i co? I tu mamy tak, 26y równa się, znaczy tutaj jest 5 razy 26 przez 6x plus, no i 26 razy 20 tu się skraca, czyli zostaje nam 5. No 26 to się dzieli przez 2, to jest 3, a tu jest 13, czyli 5 razy 3. No i jeszcze chyba przez 3 trzeba podzielić, żeby się pozbyć tego ułamka, czyli pomnożyć, czyli 3 razy i tu razy 3. Czyli tak, no 3 razy 26 to jest 3 razy 26, 78y równa się, i tu będzie 5 razy 13, czyli 65x i plus 3 razy 5, 15. No i jeszcze co? Jeszcze chcemy mieć x po lewej stronie, czyli odejmujemy 65x od obu stron. I dostajemy równanie w postaci ogólnej minus 65x plus 78y równa się 15. Tak, no i czy to jest 15, to się dzieli przez 3 i 5, z kolei ta liczba się przez 3 nie dzieli. No dobrze, czyli to jest nasza postać ogólna. Minus 65x plus 78y równe 15. Sprawdźmy to tutaj. Minus 65x plus 78y równa się 15. Tak, sprawdzamy. No dobrze i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.